Jest godzina 7:16, to zapraszam Państwa na wycieczkę do Detroit. Krzysztof Stępień, republikanin, jest przy telefonie. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. 23 dni prezydentury Joe Bidena i co? 23 dni prezydentury Joe Bidena i Kamali Harris. I najbardziej, jak do tej pory, przesiągniętego ideologią, a nie kompetencją gabinetu prezydenta Bidena. Ameryka Bidena pod pozorem walki z dezinformacją jest na wojnie z konserwatyzmem. I ta wojna polega na czym? Prezydent Biden w memorandum do dyplomacji i agencji działających za granicami Stanów Zjednoczonych zarządził promocję i ochronę praw jednostek LGBTQI+. W tej chwili ta lista rośnie tych literek. I jeżeli chodzi o te słowa, o słowa, które padają najczęściej z ust Joe Bidena, to jest white supremacy, jest to rasizm, jest to ekstremizm polityczny, jest to LGBT. Nie ma informacji o gospodarce, nie wydarzyło się jak do tej pory nic z obietnic, które złożył kandydat Joe Biden elektoratowi amerykańskiemu w czasie kampanii wyborczej, skutecznej walki z COVID-em. Niestety nic z tych rzeczy się nie wydarzyło. Jeżeli chodzi o pozytywne efekty, naprawdę mogą cieszyć się uchodźcy ekonomiczni z Ameryki Południowej, z Ameryki Łacińskiej, którzy przysłowiowymi drzwiami i oknami walą do Ameryki na granicę. W obecnej chwili na granicach z Meksykiem zatrzymywanych jest około trzykrotnie więcej imigrantów, nielegalnych imigrantów, aniżeli miało to miejsce za prezydentury prezydenta Trumpa. I już wiemy, że ten mur, słynny mur prezydenta Donalda Trumpa, nie powstanie. Tak, jeżeli chodzi o budowę muru, ona została zatrzymana. Pracownicy ICE, czyli pracownicy imigracyjni, ochrony granic, dostali jasne wytyczne, że jedynymi uchodźcami, emigrantami nielegalnymi, którzy mogą zostać zatrzymani, są ci, którzy popełnili tylko największe przestępstwa związane z terroryzmem. Natomiast ludzie, którzy mają na koncie na przykład molestowanie seksualne nieletnich, nie ma ich prawa żaden z urzędników państwowych zatrzymać. Największą parodią z tego wszystkiego jest fakt, że oni nawet nie są testowani w kierunku na COVID-19. Może po prostu są zdrowi. A obserwuje pan proces impeachmentu Donalda Trumpa? Tak, niestety niegdysiejsi wspólnicy największego w swojej bezczelności, kompleksowości, formacie oszustwa wyborczego w tej chwili urządzili sobie teatr polityczny, teatr hejtu, a próbuje się bez żadnych podstaw logicznych, konstytucyjnych, prawnych usunąć z urzędu byłego prezydenta. Realne szanse są zerowe, dlatego że już około 45 senatorów jasno i wyraźnie dwukrotnie wypowiedziało się, że oni są przeciwko impeachmentowi i realne szanse są zerowe. To się nigdy nie wydarzy. Natomiast ten teatr polityczny ma pokazać zwolennikom Trumpa o to, co robimy z twoim, z waszym przywódcą. Jest to też teatr nakierowany na to, żeby zniszczyć dorobek Trumpa, zniszczyć jego przeszłość, ale również zniszczyć jego przyszłość. Próbuje się za wszelką cenę jedynego człowieka, który jest w stanie stanąć w szranki wyborów, kolejnych wyborów prezydenckich w 2024, próbuje się go usunąć, zanim ten bieg tak naprawdę się rozpocznie.
I jest to niestety bardzo przykre w świetle słów Joe Bidena, które są niestety, ale czystą hipokryzją o łączeniu, dlatego że Joe Biden nie zrobił jednego gestu, jednego czynu, który by jednoczył naród. Cały ten proces jest podzielony, nakierowany na dzielenie społeczeństwa i wzbudzanie kolejnych podziałów, już tak głębokich, że one są nie do zasypania, i coraz większej niechęci politycznej do oponentów. A czy w ogóle są takie media, za pomocą których Donald Trump komunikuje się z obywatelami Stanów Zjednoczonych? Wydaje się, że Donald Trump postanowił na czas impeachmentu usunąć się w cień, jeżeli chodzi o jego działalność medialną, jego obecność medialną. No, dowiedzieliśmy się wczoraj, że Twitter postanowił, że już nigdy do końca życia nie odblokuje, nie pozwoli Donaldowi Trumpowi założyć konta na swoich serwisach. Także przyszłość medialna prezydenta Trumpa stoi pod wielkim znakiem zapytania, szczególnie w tych serwisach, które są zarządzane przez Big Tech, który przez ostatnie parę dni pokazuje swoją władzę. Jeżeli pan redaktor pozwoli, to przygotowałem kilka nazw serwisów, które w tej chwili albo straciły monetaryzację na YouTubie, albo zostały kompletnie zlikwidowane. Jest to NDT News, który stracił monetaryzację. Project Veritas i jego twórca James O'Keefe zostali permanentnie zlikwidowani z Twittera pod pozorem dezinformacji. YouTube usunął kanał LifeSite News. Jest to grupa, potężna grupa z Toronto, grupa, która promowała świeżą, zdrową informację o COVID-zie, o realiach, o prawdzie o COVID-19, broniła życia nienarodzonych. Jest to grupa katolicka, która nie boi się mówić krytycznie o papieżu Franciszku. Grupa MyPillow, firma MyPillow i jej lider, CEO, czyli twórca i dyrektor Mike Lindell, zostali kompletnie wyeliminowani z mediów społecznych. Natomiast kampanie, które współpracują, sklepy, sieci, które współpracowały, które sprzedawały produkty MyPillow, zaprzestały współpracy, zerwały kompletnie tą współpracę, stawiając pod znakiem zapytania dystrybucję jego produktów. Bank of America, potężny bank amerykański, postanowił przekazać, łamiąc prawo bankowe, prawo o prywatnej informacji, przekazać do służb federalnych informacje o ludziach, którzy pomiędzy styczniem 5 a 7 byli w Waszyngtonie, którzy robili jakiekolwiek zakupy, nawet gdyby to były jakieś pączki, którzy kupowali broń, koszulki, jakiekolwiek zakupy, jakakolwiek obecność, zatrzymywali się w hotelu. Te informacje zostały bez wiedzy tych ludzi przekazane do służb federalnych. I wiadomo, co służby federalne robią z takimi informacjami? Podam dwa przykłady sytuacji. Jedna jest jakby z naszego rodzinnego podwórka polonijnego. Jeden z Polaków, który pracował dla firmy budowlanej, miał to nieszczęście, że jeden z jego kolegów z pracy udał się do Waszyngtonu na Kapitol 6 stycznia i przesłał do tych wszystkich znajomych, również panu Pawłowi, zdjęcia z Kapitolu, z tych zajść. Do drzwi pana Pawła i innych kolegów, którzy otrzymali te zdjęcia, zapukało FBI. Zostali zaproszeni na przesłuchania. Zatrzymano ich telefony, a parę dni później stracili pracę. W tej chwili mają problemy w uzyskaniu bezrobocia, zasiłku dla bezrobotnych. Drugi przykład, 31-letni młody człowiek, który publikował memy o Hillary Clinton, został również zatrzymany przez służby federalne, przez FBI, właśnie za publikowanie tych memów, za dezinformację.
Także służby federalne w Ameryce Bidena rozprawiają się z konserwatystami, a stosują naprawdę brudne metody zastraszania. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o myśl konserwatywną, ona jest w tej chwili w odwrocie. Gdyby pan miał wymienić trzy najważniejsze cechy tych 23 dni rządów Joe Bidena, to na co by pan zwrócił uwagę? Z punktu widzenia konserwatystów, z punktu widzenia konsumenta, wzrost cen benzyny z $1.40 za galon do 2.40. Rzecz niesłychana w ciągu 3 tygodni, taki wzrost paliwa i ona cały czas rośnie, ta cena cały czas rośnie w górę. Tak jak wspominałem wcześniej, 3-krotny wzrost uchodźców tych politycznych, ekonomicznych na granicach. I ta inicjatywa ideologiczna, tak szczerze mówiąc, to nie ma tutaj żadnych sukcesów, żadnych pozytywnych rzeczy nie można wymienić, dlatego że ta lista jest pusta. W Polsce rozmawiamy od paru dni o podatku od mediów, czy w Ameryce ten Big Tech, największe firmy technologiczno-informacyjne, czy płacą podatki dodatkowe za reklamy? Big Tech ma pełną protekcję federalną. Prezydent Trump w ustawie, którą tak naprawdę przepychano przez obie izby parlamentu. Na koniec swojej kadencji on tą ustawę zawetował. To weto zostało odrzucone. Tam była kluczowa sekcja 230. Ta sekcja daje zupełną ochronę, bezkarność dla Big Techu. Big Tech, to weto zostało odrzucone i Big Tech tak naprawdę odpłaca się w tej chwili demokratom za ten parasol ochronny. Oni są zupełnie bezkarni, a przyklaskuje ustawodawcom w Polsce. Big Tech musi być kontrolowany na poziomie państwowym. Każde państwo powinno sobie w jakiś sposób z tym poradzić i uważam, że tylko sposób legislacyjny i fiskalny jest sposobem na tych ludzi. Dlatego, że oni uzurpują sobie kompletną władzę i tak naprawdę blokując i niszcząc Parlera udowodnili, że nawet jeżeli twoje aktywa są warte ponad miliard dolarów, jesteśmy w stanie cię zniszczyć w ciągu 24 godzin. Życzę powodzenia i trzymam kciuki za parlamentarzystów, za pomyślne przeprowadzenie tej ustawy i za kontrolę firm technologicznych, które tak naprawdę są częścią rządu światowego. One stoją za tymi, którzy pociągają sznurki, mają nieograniczoną władzę. I tak stawiamy kropkę tymi pesymistycznymi słowami płynącymi prosto z Detroit do słuchaczy Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję i pozdrawiam. Krzysztof Stępień idzie spać, a my pędzimy dalej. Projekt Wołodia.